tej strony Filiosfok, a to jest pierwszy odcinek z serii scenariuszy. Czyli to jest odcinek 1A ze scenariusza Bałtyk. Zaczynamy. Patrzysz. Właściwie najpierw musimy wejść do kabiny. Dobrze. Zawsze tak robię. Okej. Odpalamy lokomotywę. Oczywiście uruchomienie lokomotywy przedstawiłem w trzecim odcinku, jak odpalić. Tam jeszcze nie w opisie. I czekam po prostu. Czekam po prostu, aż pantografy się podnoszą. Okej, dobrze. Jest. Teraz. Okej. A, tak w ogóle. W drugiej kabinie jest inny. Ekran hamulca jest pomalowany. Więc okej, już jest syp. Więc ruszam. Dobrze. Odcinek będzie trwał gdzieś 10 minut. To będzie kilka odcinków. No, 15 minut. 10-15 minut. No. A! Przepraszam za tą wpadkę. Dobrze. Znowu! Ja jadę. 40 km na godzinę. I znowu jest ten sam błąd. Limit 0 km. Już wyruszyłem. Tutaj mam limit 110, więc muszę uważać. Tutaj już mi się nie pokaże. Najbardziej wnerwiającą rzeczą jest przyłączanie pociągu. Trzeba to na centymetry zrobić, dosłownie. Ale tym się chyba zajmiemy w następnym odcinku. Chciałem zrobić odcinek 20-minutowy, ale nie wiem dlaczego action mi przyspiesza film, jak trwa 20 minut. Okej. Oczywiście w Train Drive, że są lepsze widoki, a nie sprite'y. Jako las. Nice try, twórcy, nice try. Okej. No. Na Highline jest 04. O! O-o! Dobra. O-o! Okej, dobra! Wywinąłem się jakoś z tego. To było nawet całkiem śmieszne. Przesunę powoli. Dobra, jest. Okej. Chcę dojechać jak najszybciej. No to wiadomo.
Przygotować pojazd do jazdy. Jakbym już nie jechał. Okej. Okay. Jadę jakieś 90. Dlaczego zwalniam? Co się dzieje? Pantograf się opuścił? Jest. Są podniesione. O! Ciśnienie. Wężarka, szybko. Dobra. Okej. Okay. Takie sytuacje czasami na trasie się zdarzają. Okej, okay, jest. Jadę z najwyższym. Co się... Temu co się stało? Okej. Okay. Jadę dalej. Okej, okay, dobra, dalej. Jak to super wygląda. Hello. No, okej. Okay. Dobra, 6 minut jest. W miarę okej. Okay. Jest w miarę okej. Okay. Ja chcę... nastawnik na dół. Jadę o wiele za szybko. Jakby ten pociąg trochę zwolnił, to byłoby dobrze, a nie chcę używać hamulca, żeby zaprząc. Użyję sobie prężarki, żeby podwyższyć ciśnienie. Tak, to będzie akurat bardzo ważne. Będzie akurat bardzo ważne przy... Okej. Okay. 5 barów. No, dobra. Styknie. Mam akurat 5 barów, musiałem sobie podwyższyć. Musi być 5 barów, jeżeli przy... Jak będę chciał jechać w drugą stronę, to będę musiał mieć to 5 barów, żeby po prostu wyruszyć. Hello. Zwalniam cały czas. Tyle wystarczy. No. I tak za niedługo będzie trzeba zwalniać. Okej. Okay. Pamiętajcie, jak jedziecie bez bez wagonów, to hamulec pomocniczy, tylko będzie... bo on nas zahamuje. To jest hamulec zespolony, więc on na nic nie pomoże. No chyba, że prowadzicie jakiś skład, to wtedy okej. Okay. Czasami marzę, żeby tam nie było... Czasami chcę zrobić tak, żeby tam nie było drugiej lokomocji. Chyba jakiś wagon. Byłoby mi łatwiej do podpomnienia. No. I tak muszę już, a nie długo zwalniać. Okej. O, wreszcie się pojawił jakiś limit. Dopiero teraz. Tak za niedługo muszę już stawać. Dobra. No, tam zakończymy chyba sobie odcinek na tamtym czerwonym świetle. Tak, zwolniliśmy.
już rozgryzłem, jak to światło działa. Okej, jedziemy 50 km na godzinę. No nie jest zbyt dużo i cały czas zwalniamy do dodatku. Dobra. Tak, czas zahamować tego potwora elektrycznego. Nawet nie mam spóźnienia. Ale to nam się. Okej. Zatrzymałem się. No, więc to byłem ja, Filias Fok i cześć!